końcu mam jakiegoś Radeona, dlatego dzisiaj przetestujemy sobie Radeona 5600 XT w wydaniu od Asusa. Cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. AMD próbuje po raz kolejny atakować rynek kart graficznych, no i właśnie owocem tego wszystkiego jest wydanie Radeona 5600 XT. Konkretny testowany przeze mnie model jest to Asus Radeon RX 5600 XT TUF Gaming EVO OC. Wow, zapamiętałem. Myślę, że jeżeli śledzicie w ostatnim czasie newsy, to słyszeliście o failu, który popełniło AMD. Otóż AMD jakimś cudem nie przewidziało najbardziej przewidywalnej rzeczy, która mogła się wydarzyć, czyli tego, że Nvidia obniży ceny. AMD w panice kilka dni przed zejściem embargo na karty graficzne wypuściło aktualizację VBIOS-u, czyli BIOS-u karty graficznej, który de facto podkręca kartę graficzną mniej więcej z okolic 1500 MHz na 1700, zwiększając przy tym też jeszcze przepustowość pamięci. No i nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie to, że część kart graficznych, które zostały wysłane do sklepów, no niestety będzie miała stary BIOS. Więc jeżeli ktoś z Was będzie kupował Radeona, pamiętajcie, żeby zaktualizować BIOS w Waszej karcie. Zasadniczo w moim egzemplarzu Asusa sprowadziło się to do kliknięcia w egzeka, wyskoczyła czarna konsolka, poczekałem dosłownie z 10 sekund, musiałem zrestartować komputer i tyle. Ogólnie jeszcze pokażę Wam, jaka jest różnica wydajności, ale to przy testach w grach. No ale pogadajmy troszeczkę na temat specyfikacji tej konkretnej karty. Jest tutaj już architektura 7-nanometrowa Navi i jeżeli zestawimy ją sobie z mocniejszym Radeonem 5700 XT, można zauważyć, że karty są mega podobne. Różnią się praktycznie tylko taktowaniem i mniejszą ilością VRAMu. I tak się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem 5600 XT to nie są jakieś tam przypadkowo odrzuty z produkcji 5700 XT. Być może. Karta Asusa, którą mam przyjemność testować, jest dość spora. Ma 282 mm długości, 3 wentylatory, które działają aktywnie bądź pasywnie, 3 złącza DisplayPort i 1 HDMI. Myślę, że dla Was jednak nie są ważne parametry techniczne, tylko to, jak ta karta radzi sobie w grach. Więc zerknijcie na moją platformę testową i nie przeciągając dalej, sprawdzamy, jak karta sobie radzi. Myślę, na samym początku warto tutaj sprawdzić, jak karta działała przed update'em BIOS-u i po update'cie BIOS-u. No jak widzicie tutaj w przypadku Shadow of the Tomb Raider w miejscu dość procesorowym, różnica nie jest aż tak bardzo uwypuklona. Zasadniczo średnio jest to różnica na poziomie 3 FPS-ów. Natomiast gdy uruchomiłem benchmark, no i tutaj rzeczywiście już mogliśmy zaobserwować większą różnicę, ponieważ tutaj różnica wynosi około 4 FPS-y średnio. Zrobiłem również takie porównanie w Red Dead Redemption 2, które korzysta z API Vulkan, no i tutaj zasadniczo różnica była w wysokości 1 FPS-a. Powiedziałbym nawet, że jest to w granicach różnicy błędu. Co nie znaczy jednak, że powinniście bagatelizować update tego BIOS-u i naprawdę, jeżeli kupiliście kartę z pierwszej partii, na pewno warto to zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to troszeczkę ryzykowny proces, bo jeżeli brakłoby Wam akurat prądu, no to możecie mieć problem z Waszą kartą graficzną. Niemniej jednak, moim zdaniem warto podjąć takie ryzyko. Czy Wiedźmin 3 najlepszy? Na ustawieniach Uber w Nowigrodzie możemy liczyć na średnio 113 FPS-ów. Przechodząc do starusieńkiego GTA 5, tutaj na ustawieniach najwyższych w rozdzielczości Full HD bez problemu możemy liczyć na 134 FPS-y. Przechodząc do CSGO, na ustawieniach najniższych, na wbudowanym benchmarku, jest to gra zdecydowanie bardzo procesorowa. Jednakże nie przeszkodziło to uzyskać Radeonowi wyniku na poziomie 432 FPS-ów. Wolfenstein Youngblood to gra, która wcześniej nie pojawiała się w moich zestawieniach. Jednakże na ustawieniach Uber działa tutaj bardzo dobrze, no i średnio możemy liczyć na FPS-y w okolicach 168 klatek.
No i przy takiej ilości klatek masakrowanie nazistów na pewno jest zdecydowanie bardziej przyjemne. Assassin's Creed Odyssey i ustawienia najwyższe. Średnio na wbudowanym benchmarku przy rozdzielczości Full HD możemy liczyć na 55 ramek obrazowych. Metro Exodus, które zdecydowanie pali obecne karty graficznych. Na ustawieniach wysokich możemy liczyć na 62 FPS średnio. Call of Duty Modern Warfare, ustawienia najwyższe, no i tutaj pobawiłem się na mapie Shoothouse przez około 10 minut. Myślę, że taki wynik powinien nam tutaj dość dobrze odzwierciedlić to, jak średnio zachowują się klatki. No i tutaj skończyliśmy z wynikiem 159. Jak więc widzicie, moi drodzy, w Full HD ta karta radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. No i zresztą tak samo jest ona reklamowana jako karta idealna do Full HD. No i myślę, że po tych wynikach możemy stwierdzić, że rzeczywiście jesteśmy w stanie praktycznie wziąć każdą obecną na rynku grę, ustawić wszystkie suwaki na maksa w prawo, czyli na najwyższe. No i praktycznie ta karta sobie z nimi poradzi bez problemu w okolicach 60 FPS-ów albo więcej. Więc tutaj rzeczywiście to zapewnienie marketingowe jest naprawdę bardzo obiecujące. Co jednak z kulturą pracy? Ja akurat kartę testowałem na otwartym test benchu, więc no tutaj wyniki w tradycyjnej obudowie mogą się nieco różnić. Natomiast podczas 30-minutowego katowania karty furmarkiem tutaj temperatury zatrzymały się na poziomie 74 stopni. No i pod obciążeniem cały system generował hałas na poziomie 44,7 dB. No w spoczynku było to zdecydowanie ciszej, jednakże rzeczywiście karta była dość cicha. Myślę, że tutaj rzeczywiście to duże chłodzenie i trzy wentylatory skutkują tym, że karta ma całkiem spoko kulturę pracy, no i nie jest głośna. No i wszystko byłoby wręcz sielankowo piękne, gdyby nie to, że Nvidia rzeczywiście obniżyła cenę RTX-a 2060, oczywiście wersja nie super, tylko ta zwykła. Karta jest w bardzo zbliżonej cenie do Radeona 5600 XT. Ten konkretny model, który ja testowałem, w obecnej chwili kosztuje około 1600 zł. Jest to zdecydowanie jeden z tych droższych Radeonów 5600 XT. No i w momencie, gdy zestawimy sobie te dwie karty, no to wydajnościowo wychodzą one bardzo podobnie, bądź RTX może czasami wyprzedzić wręcz Radeona. Na całe szczęście wybór nie należy do mnie, tylko do Was. Tak więc obserwujcie ceny, polujcie na najlepsze okazje, no i udanych wyborów życzę. Na razie. BIOS.